Co tu się dzieje, Tomek? Co tu się dzieje? DJ-a robisz za DJ-a tutaj, czy co? To robi moja siostra całymi dniami. Ja się cieszę, że jestem w domu. Tomek! Jak tam się czujesz? Wybornie. Aha. Mogę leżeć na ziemi, po środku domu. Nie muszę się niczym przejmować. Zaliczyłam wszystkie ważne rzeczy. Jestem szczęśliwa i leżę na ziemi. No to tam ci życzę. Oj, o nie. Tomek, wlałeś w miskę Mili! Wlałeś wodę! Tak blisko, nie wiem gdzie, tak blisko. I nie pomyślałam moim zmysłom. Dobra, ja już się ubieram i lecimy do centrum. Spotkać się z moją przyjaciółką, tak jak wam wczoraj mówiłam. Idziemy sobie na kawusie. Jak ze starych dobrych lat i już się nie mogę doczekać, aż ją zobaczę. Mega się cieszę. Mega się cieszę. Jak to się nakładało. Dzisiaj bardzo ładna pogoda, słoneczko świeci, więc mam nadzieję, że będzie przynajmniej sprzyjało właśnie do takiego chodzenia zwykłego. Od razu milej się, wiecie, spaceruje, spędzę czas na zewnątrz, nie jest tak zimno. Więc spoko, bardzo fajnie. Mam nadzieję tylko, że się utrzyma to słońce, nie zajdzie prędko. Ona na godzinę 12:30 idzie do mojej mamy. Tam sobie robi henne i różne takie, wiecie, rzeczy. Tak więc ja ją stamtąd zgarnę i razem pójdziemy sobie wtedy gdzieś coś, sobie gdzieś usiąść na jakąś kawę czy coś. Tak więc lecimy, bo nie chcę, żeby mi Dana uciekł, a już słyszałam, że poszli do garażu. Tak więc wyłączam się i odzywam się do was później. Pająki! Poszłam po deskę do garażu. Ona jest schowana tam na górze, w kącie. Ja oczywiście ją wyjęłam i spadła mi na to wszystko. Jest brudno. Ja! To, że jest brudno, to jeszcze są pająki na niej! No nie! U nas się często nie piecze, dlatego to jest mało co używane. Tak, to jest ten pająk, którego nie widać. A tu jest drugi. Leon, pomóż mi. Nie chcę was zabijać, no. Weźcie po prostu zejście stąd. Po prostu sobie pójdź. O, siedzi tam w kącie. A tu idzie drugi. O nie. Garaż piękny. Zimowy. Leon, pomóż mi. Wszyscy pojechali, co mam teraz zrobić? Może go wezmę na jakiś papierek i go po prostu stąd zabiorę. Nienawidzę garażu, nienawidzę strychu,
wszelkich takich miejsc, bo to jest po prostu rój pająków tam. Idź sobie, proszę. Nie! Nie! Nie tam! O nie! Chyba jeden zszedł, a drugi jest chyba z drugiej strony teraz. O, widzicie? Tu ucieka. Idź sobie, proszę, proszę, kochanie, nie lubię cię farby, ale idź sobie! No i co? Tak, to jest... To jest właśnie moje życie. Ja mam tak zawsze. Gdzie jest spojrzę i widzę pająka, to mam jakąś... Mam straszną panikę. Kto trzyma takie rzeczy w garażu? Moi rodzice. Dobra, idę z tym. Ale po prostu wiem, że jeżeli teraz bym zauważyła pająka na swojej ręce, to bym tym tak rzuciła. Idę to wymyć pod prysznic. Żadnych pająków tam nie może być. Ale jestem dumna z siebie, bo zostawiłam go żywego. A zazwyczaj po prostu wzięłam kapcia. Ale po prostu nabieram nie że sympatii, ale zrozumienie nawet dla wroga. Dobra, to czyścimy to. Najgorsze są te małe pająki, bo ich nie widać. Wiecie, myślicie, że jest wszystko dobrze, a tu takie coś się wam porusza. Halo? Co tam się dzieje? Kto tam się gryzie? Halo? Jeszcze ci się teraz tu nie wiadomo. Dla arachnofobików takie pająki są najgorsze. Bo wtedy po prostu jest... Jest po prostu atak serca. Skończyłam piec ciasteczka, pachniały dobrze, ale tak naprawdę czy smak będzie ok, to dopiero okaże się jutro, bo jeszcze ich nie próbowałam. Stwierdziłam, że dopiero spróbuję, jak już będą polewy, bo to one dodadzą trochę tutaj smaku i takiej słodyczy, bo jednak one praktycznie są bez cukru. Ale są mocno zapychające i o to mi też chodzi, bo jak ja mam słodycze, to czasami wolę, żebym nie musiała zjeść całego pakowania, albo wiecie, tych ciastek 30, tylko 2-3 i mam dość. To mnie nasycą. A jakby tutaj sferę słodkości, to chciałabym, żeby to już zrobiła polewa, którą zrobimy jutro. Jutro będziemy dekorować wszystkie ciasteczka z Tomkiem. Myślę, że rano to zrobimy. Tak więc dzisiaj było robienie ciastek, a jutro będzie ich dekorowanie, tak więc jutro na pewno tak zaczniemy dzień, jutro jest 23 już, ja po prostu nie wierzę, jak ten czas leci, już zaraz są święta, bo jutro jest ostatni dzień Womasa. To jest po prostu niesamowite, jak ten czas szybko upłynął. Nie wiem kiedy. Dobra, idę teraz na dół, żeby moja mama otworzyła okienko kalendarza, przedostatnie. Nie przedostatnie, bo jest 22. Więc idziemy. Wsunęłam tutaj miseczkę płatków owsianych z kakaem. Ojeju, mega dobre. I z bananem. Idę po kalendarz i lecimy na dół do mojej mamy. Kalendarz musi się otworzyć. Okienko 22. Hurra! Jaki ładny, to na Sylwestra. Uuu.
Czekaj, nożyk. Ja dam radę bez nożyka. A nie, nie dam rady bez nożyka. Taki miedziany. Mhm. Ładnie. Tak jak to. Mhm. I jeszcze chyba 11 jest. Właśnie nie pamiętam, czy już 11 była otwarta wcześniej, czy nie, więc zobacz. Bo 12 już jest otwarta tutaj, ale nie jestem pewna co do 11, czy ją otwierałam, czy nie. Bo 10 już jest otwarta. 11 nie jest. To jeszcze to jest ostatnia. Już jutro będzie tylko jeden dzień. Ła! Ale... Matka, błyszczyk. No, takie sobie paznokcie. Ładne, nie? No. Fajne, podoba mi się. Mhm. A co ty tam jak robisz? Bombkę z kauczuków. Bombkę z kauczuków. To będzie dobre. Ty to po babci masz takie talenty, co? Patrz ile jeszcze tych kauczuków tutaj ma. To nam się zarwie cała choinka. A jak? A jak? To by było fryzjera dzisiaj, szpanuje fryzurką. Na kogo ty się ścinałeś? Na piłkarza? Nie, tak po prostu sobie po prostu ten nic nie pokazywałem, tylko sam powiedziałem jak pani ma wizerą. Aha, dobrze. A w której ty jesteś klasie, Tomek? A, wiesz co, w pierwszej, a co? Nie, bo było pytanie, w której Tomek jest klasie, więc pytam poważnie. W piątej. Tomek jest w klasie piątej. A to kto zrobił? Ja. Też tą zrobiłeś sam? Taką bombkę? No proszę. Babcia robi choinki z makaronu, a ty robisz bombki z kauczuków. Ojeju! Tu jest brokat. Ups. No tak, to będę teraz brokatowa. To może zaczniemy robić takie odcinki DIY. Jak zrobić bombkę z kauczuków? Ale serio, jak ty sobie wyobrażasz zawiesić to na choince? Bardziej to planuję... Co zawiesić? Można gdzieś postawić. Jest bombka na choinkę, ale nie na choinkę, tak? Tak. To jest bombka, która jest bardzo dobra i polecam. To bardzo dobra bombka. Możecie ją kupić na Allegro. Tak? Będziesz transakcję robić? Na wielu świątecznej pomocy. To się żegnamy dzisiaj już z tobą, tak? No to się żegnamy. Do następnego. Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Do następnego. Do następnego. Buziaczki, papa. Buziaczki, papa. I pomachaj. I pomachaj. Co za robot. A to już taką spluwę tutaj. No panie, ja to... Ja to jestem gaz. On mnie rozwala. Dobrze, kochani, na dzisiaj będzie to już wszystko. I ja już uciekam spać. Widzimy się jutro. Coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Idę spać. Jakoś ze mnie wszystko schodzi, naprawdę, jak tu jestem w domu. Dobranoc.